Państwa. Witam przedstawicieli władz państwowych, Sejmu i Senatu, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, jeśli jacyś są. Witam przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, partnerów i sponsorów muzeum, wszystkich naszych gości, ale przede wszystkim witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników projektu, o którym dzisiaj będzie mowa. Bardzo serdecznie wszystkim autorom dziękuję za podjęcie współpracy, za wywiady, jakich udzielili naszym kolegom, za informacje i wiem od kolegów, że to była dla nich ogromnie pouczająca i interesująca przygoda. Dziękuję gorąco pani Małgorzacie Omilanowskiej, pani minister kultury i dziedzictwa narodowego za dofinansowanie wystawy. No i bardzo dziękuję wszystkim artystom, którzy wzięli udział w jej, właściwie no, nadali jej kształt jej dzisiejszej wersji. To znaczy grupę Super, która zrobiła super architekturę wystawy, grupę Bridge oraz pani Katarzynie Przezwańskiej, której zawdzięczamy to, że w sadzawce muzealnej znalazła się woda bez wody. Trasa MZ, proszę Państwa, to jest projekt, który powstał z inicjatywy Mariana Bogusza i pana redaktora Kulkiewicza. W 1971 roku tu w Warszawie była taka wystawa. Projekt, który miał na celu połączenie Muzeum Narodowego w Warszawie z Zalewem Zegrzyńskim, trasą, która by dostarczała wrażeń estetycznych, emocji, która by była wyjściem sztuki w miasto i która kończyłaby się pawilonami wystawowymi w Zalewie Zegrzyńskim. Tego rodzaju miasto linearne, czy też sztuka liniowa, rozwijająca się w przestrzeni, jest projektem, który prześladował artystów od długiego czasu i dotąd ciągle powraca. A dla nas tutaj interesujące jest to, że po zatoczeniu takiego wielkiego kręgu znajdujemy się w tym samym punkcie. Znowu chcemy z muzeum wyjść w miasto ze sztuką współczesną. Znowu chcemy rozbudować gmach Muzeum Narodowego w Warszawie. Znowu chcielibyśmy, żeby zamiast reklam, banerów i ekranów przy drogach pojawiły się jakieś projekty artystyczne, które by nam uprzyjemniały życie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Magdzie Nowak, naszej koleżance z Muzeum Narodowego w Warszawie i panu Łukaszowi Strzelczykowi z fundacji, której nazwy w tej chwili nie zdołam sobie przypomnieć, ale on sam to może powie, za pomysł tej wystawy, za realizację i mam nadzieję, że wszystkim Państwu, zarówno tym, którzy pamiętają wystawę, jak tym, którzy przyjechali tutaj na rowerach, jak wreszcie małym dzieciom, których się tutaj sporo pojawiło, wystawa sprawi dużo przyjemności. Dziękuję bardzo.